Hej, hej, witajcie. Tu Marcin z tej strony. Witam Was w kolejnej analizie programu 40 kontra 20. Dzisiaj będą odcinki 6-9. O, tak się złożyło ciekawie. Wybrałem dla Was kilka scen, w których będzie można w ciekawy sposób pokazać różne niuanse relacji damsko-męskich i jakich błędów nie robić i co robić zamiast tego. Dla tych, którzy mnie nie znają, jestem Marcin, adept, doktor randka. Zajmuję się relacjami damsko-męskimi, uwodzeniem podrywem od 17 lat. Od kilku lat jestem ekstrenerem uwodzenia. Tak, zajmuję się już bardziej indywidualnym doradztwem szeroko rozumianym. W aspekcie relacji damsko-męskich, pewności siebie, ratowania związku, odzyskiwania byłego. Jeżeli mnie nie znasz, to możesz wejść na stronę marcinszabelski.pl, poczytać o mnie. Możesz na moim blogu dla mężczyzn i na blogu dla kobiet zapisać się na newsletter, na którego otrzymasz masę cennych wskazówek i poszerzysz swoją wiedzę w temacie kobiet i mężczyzn. A w opisie pod filmem znajdziesz linki do artykułów na moich blogach i do odpowiednich kursów online moich, na których będziesz mógł poszerzyć wiedzę, gdzie odnoszę się konkretnie do tego odcinka, który omawiam. Dobra, nie przedłużajmy, lecimy z koksem. No. Pamiętaj, że ty nie jesteś tu jedna. No nie jestem. I to jest właśnie fajne. Ja nigdy nie rywalizowałam, więc nie zdawałam sobie sprawy, jak to będzie wyglądać. Większość ludzi nie lubi rywalizacji. Większość ludzi woli, żeby wszystko szło jak po maśle. Ale niestety tak jest świat zbudowany, że relacje damsko-męskie są trudnym i trochę swego rodzaju polem minowym, gdzie można wiele rzeczy schrzanić nawet przez drobne, małe niedopowiedzenie czegoś, albo powiedzenie czegoś za dużo, albo zachowanie się w jakiś sposób, który zdyskredytuje ciebie w oczach drugiej płci. I tym zajmuje się właśnie na przykład mój kanał. I tutaj Gosia mówi, że ona nigdy nie rywalizowała. Okej, okay. Tak jak mówię, mało kto lubi rywalizację, ale tak jest nasz świat zbudowany, że czasem trzeba rywalizować albo z konkurentami, czy z konkurentkami. Trzeba być po prostu lepszym. Lepiej odczytać sygnały, lepiej dokonywać szybciej i bardziej skutecznych wyborów i umieć się skutecznie komunikować. Spójrzmy tu na Gosię. Osobą, która adoruje, wiesz, nawet kobiety, wiesz o co chodzi? Kobiety nawet. No, taki jest większość kobiet i większość mężczyzn w społeczeństwie. No niestety nie jesteśmy w szkołach uczeni inteligencji emocjonalnej, nie jesteśmy uczeni skutecznej komunikacji. I efekt jest taki, że ludzie biernie przesypiają swoje życie często, zamiast wykorzystywać nadarzające ich się okazje. Liczą na cud. Faceci liczą, że któregoś dnia zapuka im piękna kobieta do drzwi, jak listonosz. Kobiety czekają na księcia z bajki, który ma się według mitów i legend pojawić nagle z nieba. Jak u Kopciuszka, prawda? Ale tak na ogół się nie dzieje. Trzeba wykazać trochę inicjatywy. I jeżeli chodzi o inicjatywę, w przypadku kobiet jest ona inna oczywiście niż u mężczyzn. To mi pokazuje, jak bardzo ludzie nie rozumieją psychologii stojącej z relacjami damsko-męskimi. Pobieżnie niby wszystko jest jasne. Ale podam Wam przykład. Ja kiedyś napisałem artykuł na blogu na temat najlepszych książek, które pomagają w relacjach i w rozwoju. I numer jeden była książka Dale'a Carnegie Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Jest to książka, uważam, niezwykła, mimo że jakieś komentarze były, a to jest wiedza z XIX wieku, bla bla. Niektórzy rzucają takie teksty, takie głupie uwagi. Może jest to książka oczywiście, która ma już 100 lat chyba, albo 90, ale prawdy są uniwersalne w niej. I ja non-stop widzę w ludziach, którzy piszą do mnie maile, w ludziach w internecie, w komunikacji w internecie, we wszelkiego rodzaju dyskusjach w internecie, jak ludzie nie rozumieją tych podstawowych praw, które są w tej książce. Popełniają ludzie tak kosmiczne błędy, że wystarczyłoby naprawdę lektura tej jednej książki uratuje 30% twoich relacji, jakości relacji z innymi ludźmi. Chcesz już to na pamięć? Tak, już tyle razy tutaj nosiłam szklankę, że już wszystko wiem. Cieszę się, że tutaj jestem. Wiesz? Ja bardziej. Tak? Uwaga na głowę. Zobaczcie, on tutaj mówi, ja bardziej się cieszę. W sumie po co? To jest jeden z mikro takich rzeczy, które depozycjonują cię w oczach dziewczyny, w oczach pięknej kobiety. Ponieważ jak już mówiłem przez wiele odcinków, jednak niestety będę się powtarzał. Jeżeli piękna kobieta słyszy takie rzeczy non-stop, gdy mówisz coś takiego, po prostu nie zyskujesz nic, a możesz nawet coś stracić. Tak samo Robert w jednym z odcinków, może go znajdę jeszcze, powiedział, że a ty wiesz, jak działasz na mężczyzn. Po co dodawać kobiecie, pięknej kobiecie, jeszcze więcej podziwu? Ona zna swoją wartość, zna ten swój podziw. Dopóki ona nie jest twoją dziewczyną, nie ma potrzeby dawania jej dodatkowych punktów
adoracji, dodatkowych punktów za jej wygląd. To niczego nie zmienia, a wrzuca cię w szufladkę mężczyzna taki sam jak inny. Mężczyzna identyczny jak wszyscy inni, którzy się przed nią płaszczyli, którzy odrowali, którzy nie reprezentują niczego więcej ponad przeciętność. To nie są słowa, które zdobywają kobiety. W drugą stronę jest dokładnie tak samo. Jeżeli mężczyzna jest przystojny, bardzo przystojny, ty mówiąc mu to, nie wywiera żadnego wpływu a oprócz tego możesz wpaść w szufladkę osoba taka sama jak wszyscy. A z kim kobiety, jak opowiadają kiedyś, z kim, dlaczego zabiło im serduszko, albo do jakiego mężczyzny coś poczuły, do takiego, który w ich oczach wydawał się inny niż wszyscy. I z tą myślą was zostawię. Podejrzewam, że takie błędy popełnia nawet Robert czy inni mężczyźni, którzy mają wysoką wartość albo są bardzo atrakcyjni, przystojni, z tego powodu, że przez całe życie przychodziło im pewne rzeczy łatwo. Łatwo nawiązywali kontakty z drugą płcią, bo dziewczyny już były z miejsca nimi zainteresowane. I w związku z tym nie wykształcili odpowiedniej kalibracji, odpowiedniego, powiedziałbym, reagowania na różne sytuacje. Nie są świadomi pewnych rzeczy, które się dzieją podprogowo, które się dzieją w komunikacji jakby ponad słowami albo pod słowami, zależy jak na to spojrzeć. I w tym momencie takie osoby, gdy trafiają w końcu na, nie powiem przeciwnika, tylko jak trafiają na osobę, która nie reaguje tak dobrze na nich, to nagle są bezbronni, nie wiedzą jak się zachować. Tutaj w tym przypadku oczywiście tam się uda, bo oni tam będą chwilę razem po programie, ale jeżeli ty masz do czynienia z kobietami, które są bardziej atrakcyjne niż przeciętność, to niepotrzebnie takie rzeczy mówisz. To są czasem pewne małe, drobne słówka potrafią zaburzyć cały dobry przepływ emocji. I oczywiście można sobie zadać pytanie, jak by to wyglądało, gdyby taki Robert zagadał do takiej Kingi na imprezie, gdzie ona byłaby otoczona kilkoma koleżankami. A tutaj ma komfortowe warunki. Wszyscy są zamknięci w jednej willi, praktycznie na obszarze jednego miejsca. Mają czas na poznawanie się. Nie są rozproszeni. W klubie Kinga byłaby rozproszona koleżankami, alkoholem, muzyką, światłem, dźwiękiem, wszystkim. Nie wiadomo, jakby się potoczyło. Tutaj Robert ma komfort poznawania innych kobiet. I jest na dodatek tutaj kilka kobiet na niego jednego. Więc jest, ma absolutnie komfortowe warunki. Trudno tutaj coś popsuć. Ale takie małe rzeczy gdzieś w pewnym momencie, może nie w tej sytuacji, ale z inną kobietą mogłyby mu trochę popsuć to. Ta nadmierna adoracja kobiety, która jest adorowana całe życie. Wiesz, na pewno jak tak idziesz przez Warszawę, to cię zaczepiają codziennie tak co najmniej 5 facetów, tak? A kurczę, fajna laska, dała być numer i tak dalej. No. To jest to właśnie, o czym mówiłem przed chwilą. Po co poruszać tematy, które nie prowadzą cię do sukcesu, tylko cię oddalają od sukcesu, niezależnie czy jesteś kobietą czy mężczyzną. Czy temat tego, jak zaczepiają ją faceci na ulicy, w tym kontekście, w tej sytuacji, i ilu ich jest, jak bardzo ją adorują, czy to powoduje, że ona że ją bardziej zbliża do Bartka? Absolutnie nie, raczej wręcz oddala. Jeszcze bardziej stawia ją na piedestale. Ja mówiłem o tym już wiele razy, ale te sytuacje będą się powtarzać regularnie, więc nigdy tego nie rób. Nie w tej sytuacji. O tym możesz pogadać sobie już po w łóżku, po seksie, albo jak już jesteście w związku, a nie w ramie takiej niepewnego siebie faceta. Nie rób tego po prostu. I właśnie takie ważne pytanie, no jak powiedzmy już jesteś w związku, to jak to u ciebie wygląda? I druga sprawa to pytanie, a jak jesteś w związku, to co? No co ona mu odpowiedzi? To jest kolejny błąd tutaj mężczyzn, zadawanie pytań, na które powinni znać odpowiedzi. No co ona mu powie? Słuchaj, jak jestem w związku, to też zdradzam mojego faceta na wszystkie strony. Też biorę numery, jak jestem w związku, a kocham mojego mężczyznę, to też biorę numery od facetów i z nimi rozmawiam. No czego się spodziewał Bartek po takim pytaniu? Nie wiem, czasami po prostu samo zadanie takiego pytania świadczy trochę o głupocie, świadczy trochę o niezrozumieniu relacji damsko-męskich. Wchodzę w związek i uznam, że ta osoba jest odpowiedzialna. Z drugiej strony zobaczcie, jakie to są te randki w tym programie, jak one są stymulowane. Oni się praktycznie nie znają, a idą po tej plaży już jakby się trzymali za ręce, jakby to była normalnie randka jakiejś pary,
która już się kocha. Tymczasem między nimi nie ma tu jeszcze prawie nic. Ogólnie wszyscy tutaj chodzą za rękę po tej plaży, tak jakby oni mieli trochę scenariusz od prowadzących ten program. Takie swego rodzaju schematy, jak mają się zachowywać, w pewne ramy nałożone na ich zachowania w tym programie. No, dziwne to jest. Czy to jest ten moment, kiedy najwięksi sceptycy zaczynają wierzyć w to, że w programie można znaleźć bratnią duszę? Nie, to nie jest ten moment. Natomiast jest to moment, w którym lektor czasami próbuje dorobić wielką ideologię do czegoś, czego nie ma. Tutaj nie ma między nimi chemii w ogóle. Jest jakaś koleżeńska wibracja, przyjacielska, sympatyczna, ale tu nie ma tej chemii, o jakiej mówimy, o jakiej wszyscy rozumieją. Nie ma tu motylków w brzuszku. Takie w sumie ważne pytanie bym miał, no bo jakie ty masz zdanie do tej pory o mnie? Wiesz co, Bartuś, powiem ci... To jest takie pytanie, którego nie powinno się na początku zadawać, bo tego typu pytania świadczą też trochę o takim trochę nieogarnięciu. Powinnaś czytać z mowy ciała, z pewnej ramy zachowań danej osoby, z tego jak na ciebie patrzy, jaka jest wyraźna chemia między wami oraz ze znajomości sygnałów zainteresowania kobiety tobą w tym wypadku. Jak nie znasz, to w linku pod filmem możesz pobrać sobie listę kilkudziesięciu sygnałów zainteresowania dziewczyny, które dadzą ci swego rodzaju świadomość, po czym rozpoznać, że podobasz się dziewczynie. Tymczasem tutaj zadanie wprost, bezpośrednio takiego pytania świadczy o niezrozumieniu trochę tej idei. Pewne rzeczy w relacjach damsko-męskich zachodzą poniżej świadomego progu, powiedziałem, rozmowy słowami, stricte. No i tutaj widać, że Bartek jakoś nie rozumie tego, jeszcze chyba ma za mało doświadczeń. Dużo osób myśli, że wiesz, moja pewność siebie wynika z jakiejś tam... atutów zewnętrznych, a to nie jest tak. Nie powiem jest ci tak, budowanie swojego poczucia wartości na fizyczności jest bardzo płytkie i to do niczego nie prowadzi. Tak. Nie, to nie chodzi o to, że jest płytkie, chodzi o to, że jest mało skuteczne, mało stabilne, ponieważ to, co, o czym ona to mówi, to jest tak zwana sytuacyjna, kontekstowa pewność siebie, tak ją nazywamy. Bazując na zewnętrznych atrybutach, na tym, na naszym wyglądzie albo na naszej funkcji, na przykład profesor na wykładzie ma, albo trener na jakimś szkoleniu ma sytuacyjną pewność siebie, ale na przykład taki profesor idąc do jakiś event rozwojowy, czy na przykład do klubu na imprezę, już nie będzie miał tej pewności siebie, budowanej przez ten kontekst, w którym on się znajduje, w którym jego umysł pozwala mu czuć się pewnie na przykład na wykładzie akademickim. Dlatego oczywiście warto mieć kontekstową, sytuacyjną pewność siebie, natomiast na niej nie da się oprzeć całego fundamentu relacji damsko-męskich, dlatego tutaj pewność siebie opiera się na wielu rzeczach, to jest znowu temat rzeka. Pod filmem w opisie masz linki do artykułów, w których mówię o pewności siebie, o tym jak zacząć budować pewność siebie, na czym to polega. Generalnie jakie procesy emocjonalne i energetyczne trzeba zmienić w umyśle po to, żeby czuć się pewnie niezależnie od sytuacji. I żeby to, czy jesteś ubrany beznadziejnie, czy jesteś ubrany elegancko, nie wpływało na poziom twojej pewności siebie. Bo czasami jest tak, że niektóre osoby są pewne siebie, jak się wystroją, kobiety są pewne siebie, jak zrobią makijaż, ubiorą się mega seksownie i wtedy czują się pewnie siebie. Ale to jest tylko proteza pewności siebie. Warto ją mieć, ale lepiej opierać się na bardziej trwałych fundamentach. Nie będę tutaj tematu pewności siebie rozgrzebywał, bo to jest gruby temat. Podejrzewam, że gdzieś tutaj zamieszczę playlistę na temat pewności siebie, bo jest kilka filmów na kanale na ten temat oraz linki do artykułów na blogu w opisie pod filmem. Zapraszam Cię do poszerzenia tematu, jak chcesz zobaczyć, jak się buduje pewność siebie trwałą, tak zwaną wewnętrzną, rdzenną pewność siebie, to odsyłam Cię do linku w opisie. Moje życie się zmieniło o 180 stopni, ja wszystko zmieniłam, przyjaciół, miasto, na którym mieszkam, po prostu wszystko. I jakby to życie... Wróciłam się w taki wir w ogóle poznawania ludzi. Ja po prostu ten rok, to ja mam wrażenie, że przez 10 lat tyle nie zrobiłam, co w ten rok jeden, nie? Nie martwcie się, znajdziemy jeszcze miłość życia. Uwielbiam te metafory, znajdzie się miłość życia. Tylko jak się nie szuka, jak się nie wychodzi z inicjatywą, to się ona sama nie znajduje. Więc to jest znowu kolejny aspekt, który w dzisiejszych czasach jest promowany. To czekanie na miłość, czekanie latami na właściwego kandydata zamiast rozpoczęcia aktywnego szukania, oczywiście w odpowiedni sposób. Jak sobie znaleźć miłość, to ja piszę o tym na blogu i w moim kursie online dla kobiet.
jak znaleźć, zdobyć i rozkochać mężczyznę. Tu pewnie będzie gdzieś link, a link też w opisie zamieszczę. Jest to poradnik, który kończy z taką strategią bierności i pasywnego czekania, że a nuż kiedyś się coś przydarzy. Bo ta strategia nie prowadzi donikąd, prowadzi tylko do jakiegoś biernego fatalizmu, czekania na los, na zmiłowanie boskie, na szczęście. No, to jest słaba strategia. Gdyby w ten sposób Ukraina czekała na to, że los ześle jej zwycięstwo nad Rosją, to już dawno wojna byłaby przegrana. Ale oni dbają o to, starają się o uzbrojenie, starają się o milion innych rzeczy. Taka mała dygresja. Kolejka do Pryszyca? No. No dobra, dobra. Kto jest ostatni? Ja muszę sobie... Co, bo ja tylko na 10 sekund, żeby form sobie zmyć. Ja nie będę jakoś... No to ty możesz iść przede mną. Ty powiedziała, że możesz wejść, ale jestem goła, więc... To my razem pójdziemy, dobra? Dobra, wszyscy, chodźcie. To jest ten przykład, gdzie okazuje się, że Bartek nie ma pewności siebie. Gdybym miał, w tym momencie od razu by poszedł i wszedł do niej, bez gadania. Ona rzuciła tekst, oczywiście to była prowokacja, przynęta, erotyczna. Być może nie było tam żadnego prawdziwej intencji, ale ty, gdy będziesz miała takie sytuacje, od razu w to wchodź, najwyżej się cofniesz przed tymi drzwiczkami, ale pokaż jaja, że przechodzisz do działania, że przechodzisz do akcji. Przecież zawsze możesz się wycofać w ostateczności, prawda? Żartowałam, ale tak mało ludzi ma te jaja, ma tą siłę wewnętrzną, żeby wykonać ten krok. Zwłaszcza, że ludzie lubią prowokować po to, żeby później podpuszczać, po to, żeby później kogoś wyśmiać. A wykonując działanie, przechodzisz, idziesz do przodu i nie wiesz, bo być może jakieś drzwi do prawdziwej magii się w tym momencie otworzą. Właśnie najbardziej epickie momenty związane z podrywem, z relacjami, z takimi sytuacjami wychodzą właśnie w momentach, gdy dajesz sobie pełne pozwolenie na to, żeby w tym momencie dziwnej takiej prowokacji zachować się tak jak trzeba, konkretnie. I podążać za tym działaniem, które da ci najpiękniejsze wspomnienia. To jest motto, które kiedyś jeden z moich mentorów mi opowiedział i ja staram się postępować właśnie według tej dewizy, według tej mantry, tak by można powiedzieć. Tymczasem Bartek tutaj swoje zakłopotanie zamienia w humor po to, żeby pokazać, że nie czuje się komfortowo w tej sytuacji. Okej, ma prawo, prawda, nie jesteśmy robotami, mamy swoje emocje. Natomiast zawsze fajnie jest, zawsze więcej ciekawych sytuacji w życiu będziesz miał lub miała, gdy pozwolisz sobie na pójście naprzód. Świetnie to widać w podrywie Kasiusza, w moich analizach Warsaw Shore, gdzieś tu być może będzie playlista do analiz Warsaw Shore, gdzie widać, jak on pozwala sobie na wejście w dym. Gdy pojawia się małe okno możliwości, on w to wchodzi. On nie czeka, aż ono będzie wielkie, zielone światło, tylko on wchodzi na pomarańczowym do akcji. I wychodzą z tego czasem można coś skrzanić, ale często wychodzą epickie sytuacje. Ja będę omawiał też sezony 13, 14, 15 Warsaw Shore, bo trochę przez ostatnie 2 lata nie robiłem tych analiz, ale tam też jest masa fajnych takich fragmentów, które pokazują te niuanse relacji damsko-męskich, których na ogół nie widać. Bym marnował twój czas i bym marnował mój czas, tak? To był taki cios pierwszy dla mnie, nie? I zrobiło mi się po prostu przykro. No a później był czas na jakieś tam rozmowy z Robertem. No i te rozmowy mnie już dobiły, nie? Znaczy, to mamy przykład dramy z tą Magdą, która została odrzucona w cudzysłowie przez Roberta i przez 40-latka i 20-latka. I jak zobaczcie, jak ona się zachowa wrednie później, jak ona zacznie drabiać ideologię, przez to, że według niej oni ją nie skrzywdzili w tej rozmowie, zwłaszcza Robert. Będzie tutaj ta sytuacja, zobacz, przyjrzyj się dokładnie. Tak, ale powiem ci, że Robert niefajnie ze mną prowadził rozmowę, bardzo niefajnie. Siadając na kanapie od razu mi powiedział, wiesz, ja nie lubię kobiet, które płaczą. I z takim w ogóle, wiesz, z takim... Robert? Tak. To on zupełnie nie wygląda na taką osobę. W życiu. Nie wierzę w to. On był tak okrutny w tej rozmowie. Jakie lubisz kobiety? I zobacz prawdę. On nie był wcale jakiś niezwykle niemiły, wredny dla niej. To ona poprzez urażone ego zaczęła dorabiać sobie wielką bajkę. I tu musisz uważać, bo czasami odrzucone kobiety mszczą się niesamowicie. Jakie ja lubię kobiety? Mhm. Zdecydowane. Zdecydowane. Ja nie lubię, jak kobiety płaczą.
chyba że to są łzy szczęścia, no to wtedy jest inna bajka. Natomiast jak są takie łzy, to tak nie lubię tego. Ale on jest dyskretny, on nie powiedziałby tak. No ale przecież... Ale Marlenko, ale to uważasz, że co, że ja to wymyślam? On jest na tyle delikatny i na tyle subtelny, że on by nigdy do ciebie nie powiedział: słuchaj, ja nie lubię kobiet, które płaczą. To nie jest jego... A nawet jakby tak powiedział, to on ma prawo do tego. A ona nie ma prawa do kręcenia wielkiej intrygi przeciwko niemu i oczerniania go. Zobaczcie, urażone, delikatne ego kobietki, bo nie zostały spełnione jej... jakieś, nie wiem, marzenia, nie poszło po jej myśli i od razu zaczyna knuć intrygę i oczerniać Roberta. To jest przykre, jak ona się tu zachowuje. Ona ma syndrom troszeczkę księżniczki albo syndrom troszeczkę takiego delikatnego płatka śniegu. Myśli, że jest wyjątkowa i troszeczkę zakrywa to problemy pierwszego świata. On pokazał, że nie jest nią zainteresowany, ona teraz obrabia mu dupę za plecami. Przeinacza fakty. To jest niesamowite, jak ludzie w dzisiejszych czasach, a zwłaszcza kobiety, mają delikatne ego. Byle coś powiesz, co gdzieś tam może połączyć się z jej ego, z jej, powiedziałbym, postrzeganiem jej atrakcyjności, i od razu jest wielka drama. Niestety mam wrażenie, że ludzie w dzisiejszych czasach mają trochę za delikatną skórę. Nie radzą sobie z negatywnymi opiniami innych osób. Widać, może za mało miała tego w życiu, że się nie utwardziła na to. Że jest takim swawolnym dyziem, przytulaczką drzew, radosnym hipisem, który myśli, że życie jest piękne i nie ma świadomości, że czasami ktoś może ci powiedzieć coś, co nie jest po twojej myśli. Świat nie jest taki, jaki my sobie marzymy. Świat jest taki, jaki jest. I my albo z nim współgramy, albo się na niego obrażamy i się zamykamy w jaskini. Proszę bardzo, możesz obrazić się i zamknąć w jaskini, ale to nie sprawia, że uzyskujesz jakiś wpływ na świat, na otoczenie. Naprawdę czasami nie wiem, jakich słów użyć, żeby opisać, jak bardzo ludzie są... Generalizuję teraz oczywiście, bo nie wszyscy, ale wiele osób, i kobiet, i mężczyzn, mają tak delikatne ego, jakby nie wolno było im nic złego powiedzieć. A nawet Robert nie powiedział tu czegoś takiego złego jej. On powiedział o swoich standardach, gdzieś w podtekście zakomunikował, że on jej nie widzi, być może jako partnerkę. Tutaj jest tylko fragment tego pokazany. Pewnych rzeczy być może nie widzieliśmy w programie. I okej, on ma swoje standardy. Kobiety mówią miliony razy facetom, że słuchaj, nie jestem tobą zainteresowana. Ona nagle wielka drama i nie potrafi przyjąć tego, okej, spoko, życie toczy się dalej, idę dalej. Tylko zaczyna w tym momencie swoją krecią robotę. To jest przykre, że okazała się taką wredną babą. Zachowała, jakby po prostu pokazała, że Magda kłamie. Magda jest, myślę, szczerą osobą, dobrą osobą. Magda może była i dobrą osobą, ale w tym kontekście, w tej sytuacji zareagowała w bardzo zły sposób i negatywny. I ty, jeżeli będziesz miał, musisz uważać, jeżeli jesteś facetem, także jako kobietą, uważać na to, że czasem jak odrzucisz kogoś, to konsekwencje tego mogą być negatywne, mimo twoich intencji, mimo że twoją intencją nie było to. Niestety musimy być świadomi tego, jakie komunikaty wysyłamy we wszechświat i do innych ludzi. Ja nie uważam, że Robert jest złym facetem, tylko... Tylko go trochę pooczerniam po prostu. Przedstawiłam dziewczynom, jak ze mną rozmawiał. Nie, ona przedstawia to, jak ona zinterpretowała, jak on z nią rozmawiał. A tak nie było, wystarczy cofnąć sobie to i zobaczyć. Oczywiście chyba w poprzednim odcinku była to rozmowa i... Być może tam trochę więcej na ten temat. To, ja oglądałem tę rozmowę i tam nie ma nic, żeby on jej jakoś specjalnie dostrywał. A to ona teraz zrobiła koperkową aferę. Takie pytanie do was. Czy ja jako facet i moja osoba Iza u ciebie miałby jakiekolwiek szanse, możliwości do poznania cię bliżej? To są takie pytania z dupy. Uważam niegodne faceta, który... czuje się atrakcyjnie, który wie, że się podoba kobietom i powinien wyczuwać takie sytuacje. I pytanie się w trójkę, czy ja mam u ciebie szansę, to zakrawa naprawdę na to, że niemalże, że Robert ma słuchawkę w uchu i dostaje jakieś podpowiedzi od produkcji. Typu zapytaj je teraz, czy masz szansę. Zapytaj Izy, czy masz u niej szansę. No, po co się Robert pyta, gdy nie jest zainteresowany Izą? No wyglądają to właśnie na takie dziwne kwestie w tym programie poruszane, które mnie rażą osobiście w
wkurzają mnie w tym programie takie cringe'owe, creeperskie, dziwne pytania, dziwne sytuacje. Ale okej, wiem, że wiele osób, nawet wśród moich znajomych, lubi ten program. Okej. Zobaczcie, moi widzowie, jak ja się poświęcam dla was, żeby wam te analizy pod nos podsuwać. To jest ten moment, gdzie możesz mi podziękować i zasubskrybować kanał, dać łapkę w górę lub w dół i napisać komentarz, co myślisz też o takich sytuacjach dziwnych w tym programie. Albo o tym, o niuansach, albo o dramie z Magdą lub wcześniejszych sytuacjach w tym wideo. Nawet bardzo duże. Nawet bardzo duże. Bardzo mi miło. Zaskoczyłaś mnie teraz. Słowo ci daję. Dziękuję. Tak, bardzo, bardzo był zaskoczony. Na pewno nie widział tego, jasne. Nie wiem, Robert albo po prostu gra trochę, albo udaje, że nie wie, o co chodzi, że jest niekumatem. Przecież był dość znanym playboyem warszawskim jeszcze wiele lat temu. Ma rozeznanie w tych niuansach. Jestem pewien, że w normalnej sytuacji by pewnie nie pytał o coś takiego, tylko by obserwował i widział, bo to się wyczuwa. Z pewnym doświadczeniem wyczuwasz zainteresowanie drugiej strony. A on tutaj się zachowuje też czasami, jakby był nowicjuszem. Czasami jakby był kompetentną osobą, wszystko rozumiał, a czasami jak totalny nowicjusz, więc nie wiem, może tutaj w tym lewym, w prawym uchu ma odbiornik. Jakie lubisz kobiety? Jakie ja lubię kobiety? Mhm. Zdecydowane. Zdecydowane. A ty jaką kobietą jesteś w takim razie, skoro pytasz? Ogólnie jestem bardzo zdecydowana, bo wiele razy podejmowałam konkretne decyzje i to były... Zobacz, to jest przykład kwalifikacji. On powiedział, jakie kobiety mu się podobają. Ona podkwalifikowuje się, czyli chce spełnić jego standardy. Chce powiedzieć, on mówi, lubię to i to. Ona chce powiedzieć, ja też to lubię. Bo ludzie myślą, że w ten sposób się przypodobają drugiej osobie. I nawet nie o to chodzi w tym momencie. Raczej chcę mówić inny aspekt kwalifikacji. Taki, że gdy możesz to odebrać jako sygnał zainteresowania drugiej płci, jeżeli osoby kwalifikują się pod ciebie, czyli ty wchodzisz, czy to na forum publicznym, czy na rant, czy po prostu w rozmowie z drugą osobą, mówisz o czymś, stwierdzasz jakiś fakt, co lubisz, stwierdzasz swoje stanowisko wobec jakiejś idei lub wobec jakiejś rzeczy, czegokolwiek. I druga osoba mówi, ja też. Oznacza, że ona chce ci się w pewnym sensie zaimponować, no nie zawsze, ale mówię teraz generalizując, przypodobać, spełnić twoje kryteria, pokazać, że też jest z tobą jakby w tej samej drużynie. W aspekcie relacji damsko-męskich jest to sygnał zainteresowania. W gronie przyjaciół wiadomo, że odbieram to inaczej, ale w aspektach podrywu, uwodzenia relacji damsko-męskich, tej dynamiki relacji damsko-męskich, od razu sugeruje to, że ta osoba chce się tobie, pod ciebie zakwalifikować, że chce wywrzeć na tobie wrażenie. Czyli idąc dalej, zakładamy, że ta osoba jest tobą zainteresowana w jakimś tam stopniu. To jest fajny przykład, te parę sekund tutaj, żeby ci pokazać coś, co można długo o tym mówić, długo rozmawiać, a pokazanie tego w kilkanaście sekund od razu uświadamia całą dynamikę, całą sytuację. Ciało ją Bartek? Bartek jest taki energiczny, wesoły, najprzystojny, mega, mega, naprawdę. Fajny chłopak, ładny. Fajny chłopak, ładny. A może panowie czują się niepewnie, bo tak naprawdę nie wiedzą, czy ma gdzie bliżej do Roberta, czy do Bartka. No nie sądzę, żeby czuli się niepewnie, ponieważ oni nie są nią zainteresowani. No to widać po prostu, widać, słychać i czuć, że nie są nią w erotyczny sposób zainteresowani. A ona nie umie tego przetworzyć i robi potem wielką koperkową aferę i oczernia Roberta. Niestety, taki mamy klimat, takie mamy życie. Taką mamy tutaj Magdę. Zobacz, że nie było tu nic, co mogłoby obrazić Magdę, ale to ona tak ciężko przeżyła to odrzucenie, że zaczęła go oczerniać. I to jest problem ludzi, że mają zbyt delikatne ego. Nie potrafią przyjąć porażki, nie potrafią znieść porażki. Traktują to jako wielką sprawę w swoim życiu. A to było takich spraw, każdy z nas przynajmniej ja przeżyłem setki, jeśli nie tysiące. I nauczyłem się po prostu olewać takie rzeczy, bo oczywiście częścią pewności siebie jest pewną, jednym z kilku fundamentów pewności siebie jest oczywiście doświadczenie. Doświadczenie wielu negatywnych momentów, przetrwanie ich, wzmocnienie się i pójście dalej. Dlatego oczywiście niektórzy
w budowaniu pewności się mówią, że musisz cały czas wystawiać się na negatywne bodźce, żeby je przetrwać, żeby się wzmacniać, trochę jak na siłowni. Jest to półprawda, bo oczywiście czasem trzeba wystawiać się na pewne rodzaje na działań, które powodują w tobie lęk codzienny, po to, żeby przełamać ten lęk, ale jeżeli będziesz całe życie się przełamywał, to dostaniesz choroby psychicznej, nabawisz się stresu, wypalenia, być może depresji i mentalnego zmęczenia, dlatego budowanie pewności siebie tylko po części polega na przełamywaniu swoich lęków na żywo. Inne aspekty budowania pewności siebie robi się w domu za pomocą odpowiednich ćwiczeń mentalnych, wizualizacyjnych między innymi. Jak to robić? Jest w moich kursach na przykład Potężna Pewność Siebie. Linki są w opisie pod filmem, gdzie opowiadam o tym. Są tam artykuły na temat pewności siebie, są też linki do moich kursów na temat pewności siebie. Więc jeżeli chcesz się stać osobą pewną siebie, zapraszam cię do przynajmniej zapoznania się z artykułami. Okej, w tym odcinku to było na tyle. Zapraszam was za kilka dni do oglądania kolejnych odcinków. Być może zrobię pierwsze odcinki drugiego sezonu, zobaczymy. Napiszcie mi oczywiście w komentarzach, co myślicie na temat zachowań Magdy, na temat zachowań tutaj uczestników, tego, co zaszło na temat tej analizy, tego nagrania wideo. Co myślisz ogólnie na temat tych analiz? Być może masz sugestie, żebym przeanalizował jakieś inne programy. Oczywiście daj łapkę w górę, daj łapkę w dół, zasubskrybuj i kliknij w dzwoneczek, bo warto. A my widzimy się za kilka dni. Co mogę jeszcze dodać? Zapisz się na newsletter. Są dwa newslettery, jeden dla kobiet, jeden drugi dla mężczyzn. Wszystko jest w opisie. Zapraszam cię do przeczytania tego opisu pod filmem, gdzie znajdziesz bardzo wartościowe rzeczy dla ciebie. No i to było na tyle. Trzymajcie się, cześć.